fajnego. Ja obstawiam silver. Pierścionek. Tlenek jest. Puńca. Jest puńca. Znowu widzę. Puńca jest. Sreberko. Znów wpada sreberko. Piękna sprawa. Zmieniłem miejscówkę, bo na tamtej wielkiej nie mogłem ogarnąć sygnałów. Potrzebowałbym kilka godzin na to, żeby tam cokolwiek znaleźć. Pierwsze wyczyścić z tych kapsli, z tych sygnałów, które zakłócają, a potem żeby szukać czegoś takiego. Ale są tu nieopodal inne mniejsze plaże. Takie wejścia, gdzie ludzie wchodzą, kąpią się, gubią takie cudeńka. I postanowiłem na początek oblatać te mniej zatłoczone plaże, te czystsze powiedzmy. No i okazało się to dobrym wyborem. Wpada pierwsze srebro, małe, ale mam. Zaraz obok pierścionka 10 cenciaków. Myk. I mam jeszcze tutaj jeden sygnał. Też na 10 centów. Dobra, ten sygnał jest. Kawałek klucza. Wszystko? Nie no, klucz. Dalej w tym samym miejscu łażę. Jest jakaś zawieszka. I ślibę dziś. Obstawiam, że jeszcze może jakiś łańcuszek. Szukam. 20 centiorów. Jeszcze coś tutaj kupię tutaj? Sygnałów jest pełno, bo tu kiedyś była stara żwirownia. Kopali piach. Skończyli, zalali wodą. Mamy jeziorka do dyspozycji. Pełno tu ludzi jest. W lecie, więc piją piska, wszystko wrzucają do wody, kapsle, butelek o dziwo jest mało, no ale... No to są ładne sygnały na pieniądze na tej plaży akurat. A na tamtej pierwszej to nie było czego szukać, bo same śmieci na pieniądze, a kapsel wylazł. Kapsle też już mam ze 100. Zaraz kończę. Zostały może jeszcze 30 metrów do przejścia tej plaży. Zdejmę rękawiczkę. Wychodziłem. Albo bez puńcy. Jest taki pierścionek. A bez puńca, szkoda. No nie jest to sreberko. A może jednak jest. Gdy trochę ładniej przeczyszczę, to może będzie. A może tylko nierdzewka. Jakieś takie badziewie. A moje dziecko może na kobietę. A jest tam puńca, sreberko to będzie. Piękne, drugi już dzisiaj. A to jeziorko zostawię na po sezonie jeszcze. Taki gadżet. Dziękuję. Niemożliwe. Jeden obok drugiego, może pół metra odstępu. A nie wiem, czy to srebro. Jest tam puńca. Jest znów sreberko. Jakieś ludziki tutaj są. Tańczące. Trzecie srebro dzisiaj. Piękny wypad.
Jachtę udało mi się znaleźć nad tym jeziorem w ciągu 2 godzin. Opłaca się wstać o 5 rano, żeby uniknąć tłumów. No, szufelka Capstream, kluczyk, zrywki, kasiory, euro 10 na kamerę i 50 feningów. Zbieram na GoPro Hero, no mi to trochę zejdzie z tym. Dzisiaj jeszcze jadę na plac zabaw, zobaczę. Tam na pewno wyjdą jakieś kasiury. A to są dzisiejsze znajdki, bardziej drogocenne. 3 sreberka z próbą 925. Są jakieś ludziki. O, to jest odwrotnie. Ludziki. Tu jest jakiś szlaczek w zdobieniu. A tu są jakieś... Nie wiem, znaczek YouTube'a. Tutaj jest chyba w ten sposób. Tu jest, proszę, znaczek YouTube'a. Przyjechałem na taki malutki placyk zabaw. No, z 15 minut roboty będzie. Jest jakiś destrukt, pewnie fenol. Dwa fenole. Pod ławką. Do kombajnu. Ten przód, co kosi. Mam tutaj taki plac zabaw. Na tamtym wyszło tylko 2 feningi. Czego to się cieszę jak małe dziecko? W końcu jakiś większy nominał. 1 euro. Nie, tam z góry spadło. I tak się bawimy. 1 euro. Mały kolczyk. Kiedyś siostra chciała film z łosiem. To niech to będzie kolczyk z łosiem. Znalazłem łosia. Pod ścianką wspinaczkową. 2 centy. I ten kolczyk z łosiem gdzieś tu. A tu bliżej się nie mogę zbliżyć, bo tu są metalowe nogi. Ścianka wspinaczkowa. 10 centów. Które było być na placu zabaw i nie wyciągnąć bumbuma czy brumbruma. Porszak, proszę, ale maszyna. Wezmę którąś część z tego, na pewno ten pierścionek, te 2 drobinki i te fenole, to są z poprzedniego placu zabaw. Dziś tu na pewno wpadły euro 70 i garstek drobniaczków. Porsche. I kolczyk z łosiem. Może i sreberko, na pewno. I tym oto miłym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Nara.